Dzień dobry, tutaj Ania Kania, witam Cię ponownie na moim kanale, na którym opowiadam o tym, jak uczyć się szybciej i efektywniej. I dzisiaj chciałabym opowiedzieć Ci troszkę o tym, jak ja to robiłam, żeby znaleźć podczas sesji czas na naukę. Ja wymyśliłam sobie taki specjalny tryb sesja, który był dedykowany sesji i który obowiązywał tylko przez 2 tygodnie, no może czasem przez 3. Ale jest to rzeczywiście tryb wyjątkowego życia i nie polecam go na co dzień, ale przydaje się wtedy, kiedy faktycznie musimy bardzo dużo czasu poświęcić na naukę. Dzisiaj opowiem Ci o kilku zasadach tego trybu sesja, który właśnie pozwalał mi na to, żeby mieć czas na naukę, żeby też w trakcie tej sesji mieć czas na odpoczynek, który jest mega ważny dla efektywnego uczenia się. No i żeby mieć trochę też czasu dla siebie, prawda? Bo to nie jest tak, że jak jest sesja, to nas nie ma i mamy się nigdzie nie pokazywać, bo jest sesja i student ma się uczyć. My staramy się to robić tak, żeby wszystko pogodzić, prawda? Więc zapraszam Cię do zobaczenia tego filmiku do końca, bo właśnie te wszystkie sposoby połączone razem mają największy sens. Ok, więc skupimy się na takich rzeczach, które zajmują nam po prostu dużo czasu w ciągu dnia i są konieczne. Jedną z takich rzeczy oczywiście jest jedzenie, a zatem często gotowanie. Ja miałam taki system, że podczas sesji zawsze starałam się gotować na zapas posiłki i na przykład ugotować sobie więcej kaszy albo ryżu, dorobić do tego na zapas więcej kurczaka, tofu, czegokolwiek i przygotować to danie obiadowe na 2-3 dni, tak żeby po prostu codziennie nie siedzieć przy garach i nie przygotowywać nowych posiłków. Można też sobie zrobić przez weekend jeden taki dzień gotowania na cały tydzień i właśnie zrobić na przykład 3 różne obiady, takie najlepiej jednogarnkowe i później jeść je przez cały tydzień, kiedy się uczymy i to bardzo oszczędza czas, no bo musimy je tylko tak naprawdę odgrzać. Jeżeli chodzi o samo gotowanie, też można oczywiście pokombinować i na przykład w tym czasie zamawiać jedzenie albo skorzystać z diety pudełkowej na 2 tygodnie. Są też takie usługi, gdzie przywożą Wam tylko obiady w diecie pudełkowej, a nie wszystkie dania, więc wtedy też to jest tańsze, więc warto się za czymś takim rozejrzeć. Tylko może lepiej nie jakieś pizze i takie rzeczy, bo podczas sesji też bardzo zależy nam na tym, żeby utrzymać po prostu organizm w dobrej kondycji i w takim wysokim stanie skupienia. To pomaga nam efektywniej się uczyć, więc jeżeli zdecydujemy, że chcemy zaoszczędzić czas i przez tydzień będziemy jeść pizzę, no to nasz organizm będzie zamulony i nie za bardzo będzie chciał się uczyć. A skoro powiedziałam o gotowaniu, to warto też powiedzieć o zakupach, bo czasem robienie zakupów to jest po prostu cała wyprawa w jakieś miejsce, spacerowanie między alejkami, zastanawianie się, co kupić, szukanie niższych cen. A tak naprawdę teraz większość marketów przez pandemię oferuje zakupy online, które są Wam dołożone prosto do domu i często też te pierwsze dostawy są bezpłatne albo dostawy powyżej jakiejś kwoty są bezpłatne, więc myślę, że w trakcie sesji to już w ogóle warto z tego skorzystać, jak nie cały czas. No to sprawia, że raz, że łatwo możecie wybrać najtańsze produkty, których szukacie, bo one po prostu mogą być posortowane w aplikacji według ceny i nie musicie spędzać dużo czasu na szukanie ich między alejkami. I te zakupy możecie zrobić szybko, prosto z domu, przyjadą Wam do domu, nigdzie nie musicie wychodzić, więc to też jest mega oszczędność czasu po prostu i o to nam chodzi. Jeśli chodzi o obowiązki domowe, to ja po prostu miałam taki system, że studia są ważniejsze od posprzątanego pokoju i były po prostu dla mnie na pierwszym miejscu. Więc wolałam mieć niepoodkurzane, a jednak nauczone. I polecam Wam tą zasadę. A jeżeli coś po prostu trzeba zrobić, to planowałam sobie to podczas przerw. Podczas przerw wrzucałam pranie, wywieszałam pranie, właśnie robiłam jakieś takie szybkie porządki. I myślę, że to też właśnie było fajne, jaka taka forma oderwania się od nauki, nie myślenia o niej, ale też nie zarzucania informacjami swojego mózgu, a co to jeszcze zaraz powiem. Była to jakaś taka mała aktywność fizyczna, żeby rozruszać swoje ciało, więc jak najbardziej podczas przerw warto coś takiego robić, tylko też właśnie z zegarkiem w ręce, żeby te małe porządki nie przerodziły się po prostu w prokrastynację i nie były taką ucieczką od nauki, bo często zaczynamy przysłowiowo sprzątać tą pustynię i to jest nic innego jak taki mechanizm obronny,
że wydaje nam się, ej, okej, wciąż jestem produktywna, robię coś ważnego, robię coś potrzebnego, no a tak naprawdę uciekam od tego, co najważniejsze, więc no to jest czysta prokrastynacja, takie wielkie porządki sesyjne. Dlatego tak, z zegarkiem w ręku najlepiej i też umieć odpuszczać. Ja mam takie przekonanie, że ważniejsze jest to, co tutaj, a nie to, co na zewnątrz. Nic tak nie skraca czasu nauki, jak efektywna nauka. Jak techniki efektywnej nauki, które po prostu sprawiają, że uczymy się szybciej. I wszystkie te sposoby, o których opowiem dzisiaj, są faktycznie przydatne i pomagają nam więcej tego czasu na naukę mieć, ale nie ma nic tak skutecznego jak efektywna nauka. Czy to jest kwestia siedzenia godzinami przy biurku i zamienienia jej na naukę w blokach, to już bardzo pomaga. Czy to kwestia rozgrzewek przed nauką, czy to kwestia technik koncentracyjnych, czy to kwestia planowania, te wszystkie rzeczy tak naprawdę skracają nam czas nauki i nie są takim wydobywaniem resztek minut z dnia. Są najlepszym moim zdaniem sposobem na szybszą naukę. I dlatego w tym momencie jeszcze raz zapraszam Cię do kursu efektywnej nauki. Tym bardziej, że jego sprzedaż kończy się w tym miesiącu, w czerwcu. Zamykam sprzedaż kursu efektywnej nauki na wakacje, ponieważ chcę sobie trochę odpocząć, nie zajmować się obsługą klienta i w ogóle przez wakacje będę trochę odpoczywać od mojej działalności w internecie. Będzie mnie trochę tutaj mniej, chociaż planuję nagrać coś na zapas. Ale tak jak mówię, jeżeli dołączysz do kursu efektywnej nauki do końca czerwca, to spokojnie możesz go przerabiać również w wakacje. Dostęp do kursu efektywnej nauki macie na zawsze. Ten dostęp jakby się nie zatrzymuje, tylko zatrzymuje sprzedaż i wydaje mi się, że nie warto z tym zwlekać. Po prostu najlepiej jest uczyć się efektywnej nauki na żywym materiale i właśnie sesja czy też takie jakieś ostatnie zaliczenia w szkole są dobrym momentem na to, żeby po prostu zacząć już ten swój własny system tworzyć. No bo właśnie z kursem tworzymy taki system dopasowany do Ciebie i Twoich potrzeb. Więc zapraszam Cię też do linku w bio, tam są wszystkie efekty opisane, opinie innych kursantek, których już jest około 2000, wstałam to powoli liczyć. Wszystkie efekty, spis treści, wszystkie informacje na temat kursu, są też pytania najczęściej mi zadawane. No a jeżeli masz jakieś pytania, to też możesz zadać je na przykład pod tym filmem, więc link zostawiam oczywiście w opisie. A jeśli oglądasz to w innym momencie, to też możesz sprawdzić w linku w opisie, czy kurs efektywnej nauki aktualnie jest w sprzedaży. Kiedy tworzę jakieś treści do internetu, staram się, żeby to były tak zwane evergreeny, czyli zawsze aktualne treści, z których można korzystać każdego roku. I teraz właśnie mam taką informację, która w tym roku się nie sprawdzi, ponieważ mamy teraz zajęcia zdalne, ale na pewno, kiedy wrócą studia stacjonarne, ten tip się przyda. Chodzi o to, że ja starałam się wszystkie moje nieobecności, które miałam do wykorzystania, tam chyba były dwa zajęcia na cały semestr, starałam się je wszystkie odwlec w czasie i być zawsze na zajęciach, aż do momentu sesji. Po prostu decydowałam się na to, że nie wybieram się na ostatnie zajęcia, wolałam w tym czasie się właśnie uczyć i robiłam też tak w semestrze zimowym, a czasem też tak kombinowałam, żeby na przykład te dwie nieobecności wykorzystać sobie na jakieś podróże, ale to bardziej tak w październiku niż pod koniec roku. Pod koniec roku ta sesja jednak zawsze jest gorsza niż ta zimowa. Przynajmniej ja tak miałam. Dajcie znać, jak wy uważacie. Czasem jest tak, że się ani obejrzymy i się okazuje, że na Facebooku spędziliśmy już godzinę, albo na Instagramie godzinę, a na TikToku też godzinę i robi się z tego kilka godzin dziennie. Czasem jest też tak, że robimy sobie tę zasłużoną przerwę i pierwszą rzeczą, jaką robimy, jest złapanie za telefon. I się zaczyna przepaść, bo niby mamy wejść tylko na 5 minut, a spędzamy tam pół godziny, każdy to oczywiście zna.
Dlatego ja miałam zasadę i mam dalej taką zasadę, że na social media nie wchodzę w czasie nauki czy w czasie pracy i nie chodzi mi tylko o ten moment, kiedy siedzę przy biurku, tylko o cały blok nauki. Czyli jeżeli masz w planie nauki napisane, że uczysz się między 10 a 16 i tam są te bloki nauki podzielone, jest czas na przerwy i tak dalej, to w tych przerwach też nie sięgamy po telefon i to mega ułatwia sprawę i sprawia, że faktycznie wyrabiamy się w tym czasie nauki, który sobie zaplanowaliśmy, no bo nie ma jakichś przypadkowych odstępów od tego planu. Poza tym, wspominałam już o tym w innym filmie, że warto sobie schować telefon gdzieś daleko od siebie do oddalonej szuflady albo przenieść go nawet do innego pokoju, tak żeby po prostu nas kusił, żebyśmy go nie widzieli. Kiedyś czytałam o takich badaniach zabawnych dość, które polegały na tym, że studenci ćwiczyli bodajże jogę z instruktorem i były trzy wersje tych ćwiczeń. Jedna była taka, w której każdy miał telefon swój na widoku. Druga była wersja z tym, że tylko instruktor miał telefon na widoku i trzecia w sali nie było żadnych telefonów. I studenci byli najbardziej skupieni oczywiście podczas tej trzeciej sesji jogi, a nawet jeżeli mieli na widoku nie swój telefon, byli bardziej rozproszeni niż wtedy, kiedy po prostu nie widzieli żadnego telefonu. Także warto jest ukrywać przed sobą ten telefon, bo nawet jeżeli nam się wydaje, że mamy silną wolę i go nie dotkniemy, to i tak pewnie go dotkniemy, więc lepiej go nie widzieć. Kolejną rzeczą, która jest moim zdaniem mega ważna do poruszania aktualnie, jest to, że wiele osób, które chcą mieć więcej czasu w ciągu dnia, decydują się na to, żeby skrócić swój sen. I ja miałam kiedyś podobnie, bo wydawało mi się, że wielcy ludzie tego świata to tak wcześnie rano wstają, milionerzy tak krótko śpią i tak długo. Więc ja też tak będę robić, ja też będę spać 4,5 godziny, albo później już jak było ciężko 4,5 godziny, to 6 godzin, już tak maksymalnie 6 godzin. I będę tą dziewczyną, która staje o 5, 6 rano i wrzuca te TikToki z tego, jaka jest oświecona i jak to rano biega i ćwiczy jogę i medytację. I robię te rzeczy, ale nie muszę wstawać o 6 rano, żeby je robić. Bo tak naprawdę największą efektywność osiągniemy wtedy, kiedy będziemy bardzo dobrze wyspani. I te 7,5 godziny, 8 godzin snu jest dla nas zdrowe i dobre. I to sprawia, że lepiej wykonujemy wszystkie nasze obowiązki w ciągu dnia, także lepiej się uczymy. Dlatego moim zdaniem skracanie sobie snu jest bezsensowne i przestałam już się w to bawić. Chociaż długo walczyłam ze swoim organizmem, nawet z sukcesami czasem. Udawało mi się wcześniej wstawać, robiłam też wyzwania na Instagramie z tym, ale tak się nie da żyć po prostu. To nie jest nic na stałe i moim zdaniem to też nie jest nic na tryb sesja, bo mózg musi mieć czas na konsolidację informacji. Te procesy przebiegają w trakcie snu, więc sen podczas nauki jest mega ważny. Jedyne, co bym zmieniła, to wstawanie wcześniej, bo nie chodzi o to, żeby skracać swój sen, przecież można właśnie spać te 7-8 godzin, ale można się wcześniej położyć spać i dzięki temu automatycznie wcześniej wstać, na przykład o 7 czy 8 rano, jeżeli faktycznie lubicie bardzo, bardzo długo spać zazwyczaj. To już sprawi, że będziecie mieć więcej dnia przed sobą, a też podczas procesu nauki bardzo ważne jest to, żeby uczyć się wtedy, kiedy jest jasno. Dla mnie też takie wstanie rano podczas sesji i nauczenie się czegokolwiek przez 25 minut, przez pół godziny dawało mi taką satysfakcję na cały dzień, że ja czułam, że jestem w stanie się bardzo dużo tego dnia nauczyć, bo przecież wstałam o 7 i już się nauczyłam czegoś przez pół godzinki. Potem robiłam sobie herbatę, śniadanie i siadałam z powrotem do książek. I naprawdę dużo lepiej mi ta nauka szła, byłam bardziej zmotywowana, bardziej trzymałam tą dyscyplinę, bo po prostu już mi tak rano dobrze poszło. I polecam Wam bardzo ten trik, wstać rano, wiadomo, tam pójść do łazienki, umyć się i tak dalej i przejść od razu do nauki jeszcze przed śniadaniem, przed czymkolwiek. I naprawdę to daje taki efekt, że właśnie ma się wrażenie, że można podbić cały świat.
Jeśli dużo prokrastynujesz, czyli tak naprawdę uciekasz przed nauką, bo cię przytłacza, to jeszcze raz polecam ci mega skorzystać teraz z kursu efektywnej nauki i po prostu raz na zawsze zmienić te stare metody uczenia się, które nam gdzieś tam wpojono na ścieżce edukacji, na nowszy, lepszy system dopasowany po prostu do twoich potrzeb i w końcu fajnie byłoby zacząć czerpać przyjemność z nauki i siadać do niej z przyjemnością, nie odwlekać jej w czasie. Dlatego to jest bardzo fajny moment, żeby zacząć to wdrażać. Jeszcze raz przypominam, że link do kursu jest w opisie. Daj też znać, co ty robisz, żeby mieć więcej czasu na naukę podczas sesji. No i widzimy się za tydzień. Masz przepiękny mózg. Zostaw łapkę w górę, subskrypcję. Już myślę wszystko, co muszę powiedzieć na koniec. Masz przepiękny mózg. Do zobaczenia, pa pa. No. Dobra. Dzisiaj dużo nagrywamy. Dobła. Wiesz, co marnuje nam dużo czasu? Social media. Wiesz, co robić, żeby nie marnować dużo czasu? Nie wchodzić na social media. Pa-pam!